Dzień dobry Państwu. Zapraszam na mój wykład o gospodarce Azji na tle świata. Azja gospodarczo rozwija się wspaniale, w szczególności region Azji Wschodniej i Pacyfiku. A sercem tego regionu są Chiny. Realna gospodarka chińska już prawie przed dekadą wyprzedziła gospodarkę Stanów Zjednoczonych, a nominalnie Chiny są większe od całej Unii Europejskiej. Tak, mamy gospodarczo rozwinięty region Azji Wschodniej, no bo cały region nominalnie jest dwa razy większy od Unii Europejskiej. Mamy państwa zrzeszone w grupie BRICS, no to jest prawie 30% światowej gospodarki. Mamy szacowaną na 4 biliony dolarów chińską inicjatywę Pasa i Drogi. Znowuż, to jest około 140 państw. I wreszcie Chiny są największym pożyczkodawcą światowym. Większym nawet od Banku Światowego. No a z drugiej strony, Stany Zjednoczone. One długiem publicznym na ponad 120% PKB. Jak nigdy wcześniej. Można powiedzieć, Chiny mają wszystko, co potrzeba do detronizacji największego światowego dłużnika, jakim są Stany Zjednoczone. A jednak to Stany Zjednoczone dominują nad gospodarką światową i bynajmniej nie zanosi się na rychłą zmianę. Dlaczego? Zapraszam na wykład. 11 maja. Widzimy się w Warszawie. Szczegóły na witrynie enaiwarszawa.pl.